Siema, jeden dzień temu zainstalowałem sobie iOS-a 18 i tutaj jest moje top 5 rzeczy, które podobają mi się najbardziej. Pierwszą z nich, przez którą będziemy wyśmiewani przez użytkowników Androidów, jest w pełni edytowalny ekran główny. Teraz ekran główny możecie ustawić totalnie pod siebie, ustawić ikonki jak chcecie, a widżety dowolnie rozciągać. Bardzo prosta i fajna rzecz. Drugą bardzo fajną rzeczą jest zmieniony wygląd panelu sterowania. Jest on teraz podzielony na sekcje, które możecie dowolnie edytować, co pozwala na sprawniejsze poruszanie się po tym menu. Trzecią bardzo fajną rzeczą jest blokowanie aplikacji za pomocą Face ID. Jeśli macie wścibskich znajomych albo chcecie zablokować aplikację, żeby nie wpadły w niepowołane ręce, to bez problemu możecie teraz to zrobić. Bardzo fajna sprawa, jeśli cenicie swoją prywatność. Teraz, jeśli znajdziecie się w szczerym polu albo w środku lasu, gdzie nie macie totalnie zasięgu, SMS-y albo wiadomości iMessage możecie wysyłać za pomocą satelit. Jest to bardzo fajna sprawa, bo nigdy nie wiemy, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji. No i piąta, ostatnia rzecz, bardzo fajna, to jest Tap to Pay. Polega ona na tym, że zamieniacie swojego iPhone'a w terminal i teraz przykładacie drugi telefon, żeby wysłać pieniądze bez konieczności wchodzenia na przykład do aplikacji banku. Tego co się zapowiada, na razie ta funkcja nie będzie dostępna u nas w Polsce. I to jest moje top 5 ulubionych funkcji w iOS 18. Jeśli wy znaleźliście jeszcze coś ciekawego, możecie nam podesłać na Instagramie. Pozdro!